Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym seminarium afrykanistycznym. Dzisiaj tematem jest muzealnictwo w Afryce Północnej, a referat wygłaszać będzie pani dr Magdalena Pinker z Katedry Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a także z Muzeum Narodowego w Warszawie. Oddaję głos. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie, może od tego zacznę. No dosyć trudne przede mną zadanie, ponieważ temat jest bardzo szeroki i ja na niego patrzę, można by powiedzieć, w dwójnasób, bo z jednej strony jestem arabistką i świat, tak zwany świat arabski jest no, polem moich badań, a kwestie muzeów w świecie arabskim no, wykraczają poza Afrykę, ponieważ no, większość krajów arabskich pod względem liczby znajduje się w Azji. No ale ze względów na tematykę tego konwersatorium oczywiście się będę skupiać na krajach afrykańskich. I to, co chciałam także podkreślić, to, że moje spojrzenie na muzealnictwo, no właśnie nie same muzea, ale też wiele kwestii, które są wokół, to też jest spojrzenie osoby, która się praktycznie zajmuje muzeum, ponieważ w nim pracuję od no, wielu, wielu lat. Jestem pracowniczką Muzeum Narodowego w Warszawie, jestem kuratorką zbiorów sztuki orientalnej, więc muzeum to nie jest dla mnie jedynie no, obiekt badań, ale to jest takie miejsce, z którym jestem związana zawodowo, no i które no przynajmniej jedno muzeum no znam, no powiedzmy, że od podszewki. Więc będę starała się dzielić z Państwem moimi jakimiś przemyśleniami, z jednej strony dosyć natury ogólnej na temat wybranych oczywiście, ponieważ no mam mocno ograniczony czas, więc ten temat jest bardzo szeroki, wybranych muzeów w no, kilku krajach w Afryce Północnej, krajach arabskich oczywiście. Ale no, chciałabym też pokazać, czy na wybranych przykładach oczywiście, zwrócić uwagę na różne konteksty związane z muzealnictwem, z działalnością muzeów, z tym, no, z jakimi problemami też zmagają się rozliczne muzea no, i w Afryce Północnej i tak naprawdę nie tylko. No więc od razu kilka takich uwag ogólnych, że to będzie bardzo subiektywne spojrzenie. No ale to chyba na tym też polega pewna atrakcja. Osoby, która na to patrzy z jednej strony teoretycznie jako no, tutaj akademiczka, z drugiej strony też praktycznie jako kuratorka, jako osoba, która w muzeum po prostu pracuje. No dobrze, więc będę się starała wytłumaczyć i dlaczego wybrałam takie, a nie inne muzea do zaprezentowania, bo to oczywiście jest bardzo względne. No to zacznijmy od pierwszego z nich. Zaczniemy, proszę Państwa, od Maroka. Zaczniemy od Maroka, a w sumie nie, jeszcze zaczniemy, przepraszam, teraz już sobie spojrzałam na zły slajd, dobrze. Zaczniemy od mapy muzeów na świecie. Jest taka mapa w internecie, no trochę rozjechana jest ta mapa z tą wielką Grenlandią, ale daje to nam jakiś pogląd, ile jest muzeów na świecie. I ten obszar, który nas dzisiaj będzie interesować, to jest obszar krajów Afryki Północnej, krajów arabskich, gdzie tak na pierwszy rzut oka tych muzeów jest no niewiele, no ale znowu, jeżeli patrzymy na mapę fizyczną tego obszaru, no to w sumie wiadomo też dlaczego, ponieważ to jest obszar pustynny, więc na pustyni nie ma za dużo muzeów, ani też czegokolwiek innego, więc ten widok taki ogólny jest poniekąd zakłamujący trochę rzeczywistość, ponieważ te muzea w krajach arabskich jak najbardziej są.
Jeżeli chodzi o cały świat arabski, no tutaj pozwolę sobie na chwilkę tylko, zaraz wrócimy do Afryki, proszę się nie martwić, na chwilę wyjść poza. Jeżeli chodzi o cały świat arabski, czyli państwa północnej Afryki, no tak zwanego Bliskiego Wschodu, cokolwiek by to miało oznaczać, no Półwyspu Arabskiego i tutaj północnego i południowego, to obecnie jednym z najciekawszych takich pod względem badań właśnie muzeów miejsce, no to niestety nie jest w Afryce, ponieważ one, te muzea powstają w Zatoce, na przykład w Katarze, w Emiratach i tak dalej, więc to jest jeden z takich najważniejszych, bym powiedziała współcześnie, obszarów rozwoju muzealnictwa arabskiego. No ale na szczęście dużo się też dzieje w Egipcie, o którym tutaj dzisiaj będę wspominać całkiem sporo, no ponieważ tam jest o czym mówić, no w sumie wszędzie, we wszystkich tych krajach, które będę dzisiaj wspominać, oczywiście o każdym z nich można by mówić bardzo dużo, no ale ze względu na ograniczenia czasowe muszę wybrać coś, co uważam za no jakoś najciekawsze z różnych tam względów. No dobrze, więc taki ogląd ogólny tych muzeów w północnej Afryce, które no, ogólnie widzimy, że muzeów w Europie i w północnej Ameryce jest bardzo dużo, no, a już w różnych innych częściach świata to już wygląda różnie, ale o czym to świadczy? Tak naprawdę o niczym, moim zdaniem. Tutaj trudno jest wyciągać jakieś daleko posunięte wnioski, no bo to jest wypadkowa bardzo, bardzo wielu czynników. Jeżeli chodzi o kraje arabskie, północnej Afryki. Postarałam się wybrać zarówno te wczesne muzea, znaczy dawno założone, pod koniec XIX, na początku XX wieku, no to też jest okres takiego rozwoju muzealnictwa, szczególnie no, XIX wiek, powiedzmy, na całym świecie, nie tylko akurat w tej jego części, ale też chciałabym powiedzieć kilka słów o tych najnowszych muzeach i o rozwoju tych nowych instytucji, nowo powstających, otwieranych no, na naszych oczach. No dobrze, no to jak już zapowiedziałam, zaczynamy od zachodu, zaczynamy od Maroka. I tutaj chciałabym Państwu przybliżyć Muzeum Muhammada VI Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej w Rabacie. To sama tłumaczyłam nazwę tego muzeum, no nie brzmi to dobrze po polsku niestety, no bo tam jakby mamy dwa razy dopełnienie, mamy i Muhammada VI i sztuki nowoczesnej i tak dalej. No tak to brzmi po prostu po arabsku i no jak chciałabym, żeby to zmienić, żeby lepiej brzmiało po polsku, musiałabym dalej odejść od tego oryginału arabskiego, więc no jakoś zniesiemy ten trochę pokraczną nazwę. W skrócie ono ma taki ładny skrót MM6. Tak można pod tą nazwą można znaleźć także to muzeum. To jest nowe muzeum, znaczy stosunkowo nowe. Zostało otwarte w 2014 roku. Może zaczniemy od nazwy, ponieważ ta nazwa już zdradza pewne zagadnienie, o którym chciałabym dzisiaj no, wspominać pewnie kilkakrotnie, a mianowicie kwestie muzeum plus polityka plus władza, ponieważ w nazwie tego muzeum mamy nazwę, imię króla. Muhammad VI to jest król Maroka, panujący od roku 1999 i nazywanie muzeów imienia właśnie, bo to nie jest do końca muzeum imienia Muhammada VI, to jest muzeum Muhammada VI. Nie, wiem, że to trochę może dziwnie, nie, może niejaśnie, no, znaczy niejaśnie to tłumaczę, jeszcze raz spróbuję. Jest pewna tradycja nazywania muzeów w sumie imionami
władców, bo to niekoniecznie muszą być, no tu mamy króla, ale często są jacyś prezydenci i tak dalej. I to jest, bym powiedziała, ogólna światowa tendencja. W różnych miejscach świata znajdziemy, nie wiem, Muzeum Wiktorii Alberta daleko, tak mi przyszło do głowy, w Londynie na przykład, no bardzo to już jest XIX-wieczne oczywiście muzeum, więc to stara historia, ale na przykład we Francji jest też tradycja nazywania muzeów imionami prezydentów różnych, więc mamy no, Centre Pompidou na przykład, to jest imię, nazwisko prezydenta, albo Quai Branly, takie jest akurat z mojego punktu widzenia ciekawe bardzo muzeum, bo to jest sztuka pozaeuropejska, afrykańska, także azjatycka i tak dalej. I ona się nazywa imieniem Jacques'a Chiraca. Także prezydenta. Więc mamy pewną tradycję, wejście w pewną tradycję nazywania muzeum imieniem władcy, powiedzmy, to może nie jest dobre słowo, jeżeli chodzi o prezydentów, ale no, jeżeli chodzi o króla, to jak najbardziej pasuje. Więc Mohammed VI, król Maroka, tutaj na zdjęciach z roku 2014, kiedy te muzeum otwierał, to jest muzeum sztuki nowoczesnej i współczesnej, które sam budynek jest też interesujący, zaraz wrócimy jeszcze na chwilę do budynku, ponieważ nawiązuje z jednej strony do tradycyjnej marokańskiej architektury, z drugiej strony ona jest połączona, właśnie te takie tutaj, takie jakby maszrabije, te kratki takie, jakby to jest typowy element architektury marokańskiej, ale jak spojrzymy za nie, to widać właśnie różne dzieła sztuki już jak najbardziej współczesnej, więc bardzo, bardzo ciekawe połączenie. Z daleka tego do końca nie widać, z daleka myślałam, właśnie się za pierwszy raz jak widziałam zdjęcia tego muzeum, to się zdziwiłam, że to takim bardzo tradycyjnym, tradycyjna forma architektoniczna, nawiązująca właśnie do klasycznej architektury i się zdziwiłam, skoro to jest Muzeum Sztuki Współczesnej, ale jak się przybliży, no to rzeczywiście wygląda znacznie bardziej interesująco, bo to jest właśnie ciekawa gra. W tym muzeum prezentowane są zarówno dzieła marokańskich artystów, no wymienię kilka nazwisk, obawiam się, że dużo one Państwu pewnie nie powiedzą, chyba że ktoś się interesuje współczesną sztuką marokańską i arabską i to wtedy jak najbardziej. Więc to jest na przykład Shaibia Talal, Jilali Gherbawi, Miriam Mizian, Ahmed Sherkawi, Farid Belkahia i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo ważne postaci na arenie jakby sztuki współczesnej marokańskiej. Ale jednocześnie mamy w tym muzeum wystawy czasowe i teraz Państwu pokażę, co teraz, dosłownie teraz, jak ktoś jest akurat w Maroku, to może pójść, bo z tego, co jakby znalazłam tutaj informację, ja tego niestety nie widziałam, możemy teraz obejrzeć wystawę sztuki kubańskiej po drugiej stronie Atlantyku. Można to przetłumaczyć. Sztuka kubańska to jest plakat tego przedsięwzięcia, tej najnowszej obecnej wystawy. Wydaje mi się, że to jest dobry przykład właśnie Muzeum Sztuki Współczesnej z Afryki Północnej. Większość innych muzeów, o których dzisiaj będę wspominać, to jest sztuka klasyczna, wręcz starożytna często, więc żeby nie zakłamywać tak do końca tego obrazu, właśnie skupiając się jedynie na tych starych dziełach, chciałam zacząć od czegoś znacznie bardziej współczesnego i właśnie od tego muzeum. No dobrze, no ale tak teraz na drugą stronę przejdziemy do muzeum bardzo
bardzo klasycznego, do Muzeum Starego, które powstało wręcz pod koniec XIX wieku. I jest to Muzeum Narodowe. Co ciekawe, no tutaj też może od razu dodam, że moje zainteresowanie muzeami narodowymi jest dosyć specyficzne, gdyż pracuję w Muzeum Narodowym, więc taka forma, jak taka koncepcja Muzeum Narodowego i to, jak to wygląda w różnych krajach, no mnie oczywiście bardzo interesuje właśnie, na czym ta narodowość polega według no właśnie różnych koncepcji. Muzea narodowe są no właśnie nie wszędzie. Szukałam muzea narodowego, nie ma czegoś takiego jak Muzeum Narodowe w Maroku, a przynajmniej nie udało mi się żadnego znaleźć, które tak by się nazywało. Muzeum Narodowe Bardo w Tunisie właśnie nosi tę nazwę. W Egipcie, zaraz do tego dojdę, tam jest dosyć specyficzne muzeum, które ma narodowe w nazwie, ale to też zależy, jak się tłumaczy. Dobrze, no więc jesteśmy, proszę Państwa, w Tunezji, Muzeum Narodowe w Bardo w Tunisie, które jest bardzo popularnym muzeum, to jest takie muzeum turystyczne, mówiąc brutalnie, i to nie jest w żaden sposób obraźliwe dla tego muzeum, po prostu to jest muzeum, które jest niezwykle atrakcyjne, jako że Tunezja, no podobnie jak Maroko jest krajem turystycznym, no to jednak ta klasyczna sztuka, no tutaj między innymi grecko-rzymska, też wspaniałe zbiory z Kartaginy, ale nie tylko, ponieważ w tym muzeum widzimy też przykłady sztuki islamu, no i wiele innych. To jest jeden z takich, no powiedzmy, że obowiązkowych elementów zwiedzania Tunezji. Jak się jest w Tunezji, jest się w Tunisie, to bym powiedziała, wypada wręcz pójść do tego muzeum, w odróżnieniu, no teraz źle to zabrzmiało, no dobrze, ten muzeum, od którego dzisiaj zaczęłam, to Muzeum Sztuki Współczesnej, ono nie jest aż tak, bym powiedziała, niestety, bo może moim zdaniem powinno, aż tak atrakcyjne być może dla turystów zagranicznych, ponieważ no, współczesna sztuka arabska może niestety nie cieszy się aż tak dużą popularnością wśród, no powiedzmy sobie wprost, laików. No to tutaj Muzeum Narodowe Bardo w Tunisie to jest trochę inna historia, to jest takie muzeum, do którego przybywają tłumy. I no dobrze, no i zaraz powiem o bardzo strasznej historii, która się z tym niestety łączyła, no ale najpierw kilka słów jeszcze o tym muzeum. To jest muzeum głównie mieszczące zbiory klasyczne, zbiory starożytne, no antyczne, może tak lepsze słowo. To oczywiście kwestia uznaniowa, no ale takimi jednymi z highlightów, z tych największych skarbów, to są między innymi wspaniałe mozaiki, które są prezentowane w tym muzeum. Sam budynek tego muzeum jest atrakcyjny, no może Państwu pokażę na kolejnym slajdzie, tak on tu wygląda. To jest hafsycki pałac, który został dostosowany do potrzeb muzealnych, więc to ten sposób ekspozycji zbiorów jest moim zdaniem bardzo, bardzo atrakcyjny. Oprócz tych mozaik, w sumie, można tam też znaleźć no, wiele różnych innych rzeczy, no między innymi, no co widać, także rzeźby, ale jeżeli chodzi o sztukę islamu, no to jako że to jest coś, czym się zajmuję, to nie mogę się powstrzymać od kilku słów na temat tego typu zabytków, między innymi wspaniałe błękitne Korany. Może nie błękitne Korany, bo błękitny Koran jest jeden, a to w sumie i są karty z tego Koranu, które są niestety rozproszone po muzeach całego świata i bardzo wiele z nich znajduje się właśnie w Tunezji, w tym muzeum.
No dobrze, tylko no teraz trudny temat przede mną, ponieważ to muzeum jest też przykładem tego, że muzea bywają celem. Bywają celem świadomym albo nieświadomym dla ataków, terrorystycznych. I to muzeum niestety jest tego przykładem w roku 2015, 18 marca. Na terenie tego muzeum został przeprowadzony atak terrorystyczny, do którego przyznało się tak zwane państwo islamskie, no tak zwane, bo ani państwo, ani islamskie, no ISIS, gdzie właśnie wtedy, w 2015 roku, trzech terrorystów strzelało do ludzi, którzy zwiedzali to muzeum. No, zginęło ponad 20 osób, co było ogromnym ciosem i dla jakby muzeum, i dla Tunezji, oczywiście kraju turystycznego. To był jeden z dwóch zamachów, które się wtedy odbył. Drugi miał miejsce na plaży w Sus. Więc to był ewidentny atak, który miał uderzyć w źródło ekonomiczne Tunezji, a mianowicie w turystykę. Ogromna tragedia, no na jakby każdym poziomie, na poziomie ludzkim, to chyba nie muszę tego tłumaczyć, bo po prostu ludzie niewinni ginęli. Plus jeszcze ogromny cios dla odbudowującego się kraju, ponieważ mówimy o Tunezji w roku 2015, czyli zaledwie 4 lata po wiośnie arabskiej, rewolucji, która zaczęła się właśnie w Tunezji, więc ten kraj po ogromnych, który przechodził te ogromne zmiany, próbował odnaleźć się i odbudować w tej nowej rzeczywistości, no doznał ogromnego ciosu. No trudny to jest bardzo temat, bo z jednej strony oczywiście tragedia ludzka, no ale też, no też to miejsce, które oczywiście zostało zamknięte, które musiało sobie też poradzić z tą ogromną traumą. Miałam kilka lat temu okazję rozmawiać z ówczesnym dyrektorem tego muzeum, które zostało ponownie otwarte, i właśnie no, było to, muszę powiedzieć, bardzo poruszające dla mnie. Mnie w ogóle muzea bardzo wzruszają, co mam nadzieję, co Państwo nie zauważą. Więc to przeżywałam bardzo, jak on opowiadał o tym, że dla niego największa radość to jest, jak widzi dzieci w muzeum. Znowu widzi dzieci, że mimo wszystko to jest jakaś taka nadzieja, że to miejsce, no, że jest jakby przyszłość dla tego miejsca, że te zbiory, to muzeum przyciąga kolejnych, no właśnie nawet nie chodzi tylko o turystów, no ale po prostu zwiedzających i te dzieci, które w wielu muzeach na świecie, no łącznie z moim, z Narodowym w Warszawie, no są jednymi z najczęściej odwiedzających grup właśnie tego typu instytucje. No że to daje nadzieję, że to najgorsze jakby już minęło. Wbrew pozorom to nie był jedyny moment, kiedy muzeum zostało zamknięte, co ciekawe. Drugi powód był inny, ponieważ w 2020 roku muzeum zostało zamknięte ze względów pandemicznych, co by nie było takie zaskakujące, no bo to dotknęło wszystkie muzea na świecie, no może nie wszystkie, no ale zdecydowaną większość. No także te muzea w Polsce, to może zły przykład, ale taki nie mający wiele wspólnego z Afryką Północną, no ale no wszędzie, no po prostu lockdown był, no powiedzmy w cudzysłowie wszędzie, ale w tym samym czasie różne przepisy lockdownowe, że tak powiem covidowe i tak dalej, były także wykorzystywane przez prezydenta kraju, Kaisa Saida, do wprowadzania różnych reform, to może złe słowo, no ale zmian, na bardzo takich poważnych zmian, na przykład jak
odwołanie premiera, za zawieszenie parlamentu i tak dalej. I wbrew pozorom to było także połączone z muzeum, które znajduje się też obok, więc ono zostało otwarte dopiero we wrześniu 2023 roku ponownie, więc ono było bardzo długo zamknięte i tak naprawdę nie tylko ze względów covidowych, ze względu na pandemię, ale także ze względów politycznych. No dobrze, czas nas goni, więc jedziemy dalej i proszę Państwa, no Egipt, Egipt, oczywiście, że Egipt. Egipt, o których muzea można by mówić oczywiście bardzo, bardzo dużo, więc znowu to jest wybór bardzo, bardzo subiektywny, który łączy się z jakimiś tam szerszymi, powiedzmy, zagadnieniami. No i znowu zostaniemy w takich zagadnieniach, zacznę od zagadnienia przykrego, które jakkolwiek sprowadza nas do, no teraz znowu bardzo subiektywna ocena, mojego ulubionego muzeum w Egipcie, Muzeum Sztuki Islamu w Kairze. To nie jest jedno z tych najgłośniejszych muzeów w Egipcie, do których się tak turystów przywozi, ponieważ to nie jest muzeum, w którym prezentowana jest sztuka starożytnego Egiptu, czyli to, no co, no, bądźmy szczerzy, no, przyciąga największe tłumy. No, ja tu nie jestem absolutnie obiektywna, ponieważ jako osoba, która się specjalizuje w sztuce islamu, no to to jest dla mnie najważniejsze muzeum w całym Egipcie, szczególnie, że to są jedne z najlepszych zbiorów sztuki islamu na całym świecie. Muzeów sztuki islamu jest więcej, na przykład Muzeum Sztuki Islamu w Dosze w Katarze, nowe dosyć muzeum, które jednak mimo całych ogromnych nakładów, które Katarczycy przeznaczyli na i zbudowanie samego tego muzeum, jest bardzo piękne, polecam Państwu przy okazji tam sobie zobaczyć, jak wygląda Muzeum Sztuki Islamu w Dosze, w Katarze, ponieważ sam budynek jest przepiękny, to jest arcydzieło sztuki, znaczy nie sztuki, architektury współczesnej, zaprojektowane przez IMP-a, ale jeżeli chodzi o zbiory, no to oczywiście kwestia uznaniowa, ale no... No to, co ma Kair, to jest w ogóle absolutny inny poziom. Tamte muzeum bardzo ciekawe, bardzo piękne zbiory, no ale to są zbiory często zakupywane współcześnie na aukcjach, no na których Katarczycy kupują, bo jakby stać ich. No ale to, co ma Muzeum Sztuki Islamu w Kairze, to są po prostu no ponad 120 lat zbierania, kolekcjonowania no jednych z często najsłynniejszych zabytków sztuki islamu w ogóle. No dobrze, ale znowu kilka słów najpierw o budynku, bo to też jest budynek może no nie aż tak bardzo historyczny, bo on pochodzi z 1903 roku, ale jest to interesująca bryła, która nawiązuje do sztuki mameluckiej, do okresu Mameluków, to jest sułtanat 1250-1517, ale to co widzimy to jest taka no, współczesna czy nowoczesna wizja i nawiązanie do tych klasycznych wzorców architektonicznych. To też było raczej typowe na przełomie XIX i XX wieku, kiedy no, odradzający się i walczący o niepodległość poniekąd Egipt nawiązywał do klasycznych wzorców. Z jednej strony oczywiście starożytnych, no tutaj Egipt starożytny, wspaniała historia, a z drugiej strony do tych no, najlepszych według ówczesnych czasów muzułmańskiego Egiptu, czyli właśnie od 1250-1517 sułtanatu Mameluków i sztuki i architektury, która wtedy powstawała. Oprócz Muzeum Sztuki Islamu w Kairze, w tym samym budynku znajduje się Biblioteka Narodowa, tam jakby jak się idzie w lewo, i tam jest drugie wejście do Biblioteki Narodowej, więc jest taki jakby kompleks połączony. To jest muzeum, które jest obecnie otwarte, ale no, to jest po różnych perturbacjach, do których zaraz dojdę, które no, jest oczywiście odwiedzane przez turystów, jakkolwiek no, nie jest to jeden z takich
takich miejsc jakby najbardziej popularnych. Ale mimo wszystko, no jak mówię, ja tu absolutnie polecam. No dobrze, jeżeli chodzi o zbiory, no to mogłabym mówić bardzo dużo. No, no sztuka islamu od w sumie jego początku, no w VII wieku, po tam jest mniej więcej XIX wiek, chociaż tu w większości to są zbiory z okresu no, średniowiecza, tak byśmy to z europejskiego punktu widzenia określili, w tym no, jedne z najsłynniejszych zabytków sztuki islami w ogóle, i to wbrew pozorom jest na tym zdjęciu, także tu sobie pozwolę przybliżyć ten dzban, który jest centralnej części w tym momencie tej fotografii. Jest taki dzban z brązu, on ma nazwę specjalną, dzban Marwana II, i to jest jeden z takich highlightów w ogóle, jeżeli chodzi o sztukę islamu. To jest dzban z VIII wieku. Tak, jak mam wykłady o sztuce islamu, to dzban Marwana II studenci muszą znać, bo to jest... No to jest jeden z takich zabytków, no jak to się teraz mądrze mówi, ikonicznych sztuki islamu. Więc tego typu zabytki się właśnie w tym muzeum znajdują, ponieważ te zbiory są no, wspaniałe, absolutnie wspaniałe. No dobrze, ale znowu muszę przejść do smutniejszej historii. A smutniejsza historia wiąże się z czymś, co tak naprawdę z samym muzealnictwem nie ma nic wspólnego, ponieważ to muzeum, które zostało otwarte na początku XX wieku, zaprojektowane przez Alfonso Manescalo, ono zostało zamknięte w celach renowacji w roku 2003. Ta renowacja trwała dłużej niż miała, ten remont, może tak to ładnie inaczej określę, i dopiero po 8 latach w 2010 roku w końcu to muzeum zostało ponownie otwarte, rzeczywiście jest ładnie tam odmalowane, ładne gabloty i tak dalej. No więc wielka, wielka radość dla wszystkich miłośników sztuki islamu, bo w końcu ich ukochane muzeum można było w końcu odwiedzić. Ale w 2014 roku miał miejsce zamach i teraz nie na muzeum tak naprawdę. Muzeum to się stało przypadkową ofiarą tego zamachu. Po drugiej stronie ulicy od tego muzeum znajdowała się siedziba Amny Dawla, czyli Urzędu Bezpieczeństwa takiego egipskiego, przed którym wybuchł samochód, pułapka, samochód z bombą. Niestety, i oprócz tych siedzib tam no, policyjnych, powiedzmy, ucierpiało także, i to bardzo, to muzeum, które znajdowało się no, tuż po drugiej stronie ulicy, więc jakby w środku pomiędzy jednym a drugim wybuchł ten samochód w roku 2014. Szacowano, że mniej więcej 20-30% wszystkich zabytków ucierpiało i wymagało konserwacji, wymagało renowacji. Więc teraz Państwu pokażę to zdjęcie tego muzeum. To jest zdjęcie współczesne, tak ono wygląda po kolejnej renowacji. Tak wyglądało po tym wybuchu. Tam wyleciały wszystkie szyby z okien. I no, widzą Państwo, w jakim stanie są gabloty. To już jest po usunięciu zabytków. Tu w większości zabytków nie widzimy, no ale możemy sobie domyślać się, że wiele z nich mogło ucierpieć, skoro tak wyglądały, w takim stanie były gabloty, w którym one były przygotowywane. No więc znowu bardzo przykry przykład tego, że muzeum staje się areną jakichś walk, z którymi tak naprawdę nie ma nic wspólnego jako instytucja, jako miejsce. Ten zamach w roku 2014 no też był związany z różnymi niepokojami porewolucyjnymi, tym razem w Egipcie, który również przeszedł ogromną zmianę po rewolucji w
Egipcie to się mówi rewolucji 25 stycznia, no ale to też jest to, co nazywamy arabską wiosną. Więc na kolejne lata, no na szczęście już nie 8, tylko zaledwie 3, muzeum zostało zamknięte i w 2017 zostało ponownie otwarte dla zwiedzających. Potem oczywiście pandemia i tak dalej, no ale to jakby już taka historia, która dotyczy większości muzeów na świecie. No dobrze, więc Muzeum Sztuki Islamu, taka trochę, mam wrażenie, nieodkryta perełka, którą bardzo, bardzo tutaj polecam. Ale teraz muzeum, o którym być może Państwo słyszeli, a przynajmniej o pewnych okolicznościach, które z tym muzeum są związane, Narodowe Muzeum Cywilizacji Egipskiej. I właśnie to Muzeum Narodowe, no właśnie to tak, nie wiedziałam jak to tłumaczyć, no tak przetłumaczałam, jak jest też na angielski tłumaczone, bo to nie jest dokładnie, tam jest słowo qaumi po arabsku, a nie watani, czyli to jest inne słowo na narodowe, to więc, no ale to nie mamy jak tego inaczej przetłumaczyć, więc Narodowe Muzeum Cywilizacji Egipskiej, nowe muzeum, otwarte w 2021 roku i jak mówiłam, to jest coś, co być może Państwo, o czym Państwo słyszeli, no tak to sobie Państwo może teraz zastanawiają się, no chyba nie pamiętam czegoś takiego. Tego Państwo być może, samego otwarcia Państwo nie pamiętają, ale może Państwo pamiętają paradę mumii, które to otwarcie poprzedziło, ponieważ to jest muzeum, w którym się znajdują mumie. Mumie, które zostały w sposób taki specjalnej paradzie przetransportowane z poprzedniej z siedziby, znaczy, no to jest nadal tam jest muzeum, z siedziby Muzeum Egipskiego na Tahrirze w centrum Kairu. Część tych zbiorów, między innymi właśnie mumie, zostały przetransportowane do Muzeum Cywilizacji Egipskiej. I teraz jakby Państwo akurat, to było w 2021 roku, jakby Państwo akurat nie oglądali tego, to można sobie tam na YouTubie pooglądać w całości, to kilka godzin trwa, więc są też różne skrócone wersje, które chyba bardziej polecam. To z cyklu Przeżyjmy to jeszcze raz, ja Państwu teraz pokażę bardzo krótki filmik właśnie z tej parady. I już Państwu to puszczam, więc przeżyjmy to jeszcze raz, proszę Państwa. Akurat z chińskiej strony, proszę Państwa, ten filmik, ale był akurat taki krótki i się nadawał, to sobie wzięłam chińską. Co to był za show, proszę Państwa? No, więc już wracamy do prezentacji.
mumie królowych i królów egipskich, no faraonów w sumie, przejechały z centrum Kairu, z placu Tahrir, w takiej bardzo, no jak Państwo widzieli, uroczystej paradzie do... Pojawia się, dobrze. Do tego nowego muzeum. No, do nowego muzeum, w którym powitał te mumie prezydent Egiptu Abdel Fattah el-Sisi. Dużą część tego całego programu, powiedziała, no nie wiem, show całego, bo tam były i właśnie i ta sama parada właśnie w tych specjalnie przygotowanych samochodach i występy artystyczne właśnie, tancerze, tancerki i tak dalej, do tego pieśni różne tam były słynne piosenkarki, które też tam śpiewały i tak dalej, ale zaskakująco dużo czasu pokazywano prezydenta, który szedł przez puste muzeum i jakby witał, i potem podjeżdżały te mumie i on je witał. Więc takie lokowanie produktu, można by powiedzieć, na różnych poziomach, zarówno no, taki show wokół, no, wspaniałej skądinąd tradycji starożytnego Egiptu, no niektórzy mogliby powiedzieć trochę w formie kiczowatej, no bo te różne tancerki przebrane za właśnie starożytne Egipcjanki i tak dalej. Mogło się to podobać, mogło się nie podobać, no z pewnością była to bardzo głośna sprawa. Ta parada mumii była jedną z newsów, no bym powiedziała, na całym świecie. Też mogę takim się podzielić osobistym doświadczeniem. Pamiętam, że to było tuż jakoś przed Wielkanocą i z rodziną przy wielkanocnym śniadaniu, tak żeśmy pomiędzy śniadaniem a obiadem wielkanocnym, bo to jedno w drugie zazwyczaj przechodzi, oglądaliśmy w telewizji, czy w sumie na YouTubie właśnie paradę mumii w Egipcie, no bo to było bardzo atrakcyjne do oglądania i tylko właśnie się mnie dzieci pytały, kto to jest ten pan, co tam cały czas tak idzie? No więc ten pan to jest oczywiście prezydent Sisi, ten współczesny faraon, współczesny władca, który, więc można daleko iść w różnych rozważaniach na temat tego, jak ta symbolika władzy faraońskiej łączy się ze współczesną symboliką władzy, no już absolutnie politycznej w Egipcie, więc prezydent Abdel Fattah el-Sisi, witający właśnie też sam tych wszystkich starożytnych władców. To może dodam jeszcze, że to, że on jest akurat tutaj sam, no to nie zawsze tak było. Tam też były jakieś koncerty, przy których on siedział tam w jakiejś większej grupie, jakkolwiek wszyscy daleko od siebie, bo to też były czasy jak najbardziej pandemiczne, więc tam dużo osób w maskach i tak dalej. No ale to, jak bardzo podkreślane było jego obecność w tym całym przedsięwzięciu, to no, zmuszało do zastanawiania się nad tym właśnie, jakby czemu to w ogóle wszystko miało służyć. Przez Egipcjan to oczywiście trudno znaleźć jakieś, nie wiem, badania na ten temat, no, ale odbiór był bardzo pozytywny. Odbiór był pozytywny, jako właśnie no, taki kolejny dowód na tym, jak to ta cywilizacja egipska no, jest wspaniała i cały świat to mógł podziwiać i sobie jakby przypomnieć o tym, że to Egipt jest ojczyzną no, faraonów i wspaniałej cywilizacji. Wracając do, czy w sumie no, może nie wracając, bo to było to otwarcie, znaczy to nie było otwarcie, ten przejazd tych mumii poprzedzał otwarcie muzeum. Otwarcie muzeum, które obecnie jest otwarte, jak najbardziej tam je można zwiedzać. Ono jest jakby, te dwa najważniejsze części to są jakby dwa poziomy. Na poziomie niższym znajduje się sala z mumiami. Tych mumii jest bardzo dużo.
I ja nie będę pokazywać ich zdjęć, mimo że one są w internecie, są zdjęcia z tego pomieszczenia z mumiami. Tam jest jednoznaczny zakaz robienia zdjęć, więc już nie będę wnikać, skąd te zdjęcia tam są, ale znowu podzielę się takimi przemyśleniami ogólnymi, ponieważ kwestie prezentowania z szczątków ludzkich w muzeach, to jest takie zagadnienie gorące, bym powiedziała. Tu muzealnicy na całym świecie zastanawiają się, czy i jak prezentować szczątki ludzkie w muzeach, co zrobić z takimi zbiorami, no bo tak naprawdę muzea na świecie mają takie zbiory. I to bym powiedziała, takie muzea, może sztuki współczesnej, może nie, ale klasyczne to jak najbardziej, między innymi mumie. No. Wiadomo, że to jest mocno już, nie myślimy o tym jako o ciele ludzkim, ale to niewątpliwie to są zwłoki. Tematyka tego, jak to prezentować, albo czy w ogóle powinno to być prezentowane na ekspozycji, to jest coś, nad czym się zastanawiają muzealnicy. Różne muzea tworzą też takie jakieś zasady a propos tego właśnie, w jaki sposób, jakie mają podejście do tego typu zbiorów, powiedzmy, specyficznych bardzo. I w kontekście tego, co powiedziałam, dla mnie, muszę powiedzieć, byłam w tym muzeum i oglądałam te mumie, to było bardzo szokujące doświadczenie, ponieważ one są pokazane w sposób bardzo, bym powiedziała, takie sauté. Po prostu jest nagie ciało ludzkie, bez bandaży, przykryte, tak bym powiedziała, mniej więcej tego miejsca do powiedzmy tam kolan, jakąś tkaniną, ale tak to jest po prostu ciało. To jest po prostu ciało wysuszone więc dla osoby jednak, która jest, jak chodzi do muzeum, to zazwyczaj takiej prezentacji ciała ludzkiego nie ogląda. Muszę powiedzieć, że to było dosyć szokujące doświadczenie i jeszcze w kontekście tego, jak bardzo właśnie sama ta dyskusja wokół prezentacji ciała ludzkiego, jak bardzo ona jest gorąca w krajach europejskich i Ameryki Północnej. Więc w Egipcie to ewidentnie było pokazane w taki sposób bardzo wprost i też zwiedzałam to muzeum, znowu to jest taki dowód anegdotyczny, to jakby o niczym nie świadczy, ale zwiedzałam to muzeum bez, akurat byli sami Egipcjanie wokół mnie i muszę powiedzieć, że tam jakoś nie miałam poczucia, że to jest aż tak szokujące dla ludzi, tam było dużo dzieci i tak dalej, i tam wszyscy podchodzili, oglądali sobie te zwłoki i miałam wrażenie, że to ja znacznie bardziej jestem szokowany niż wszystkie takie osoby wokół mnie. Jak mówię, to nic nie oznacza, to nie jest dowód czegokolwiek innego, to jest jakby moje osobiste doświadczenie. No dobrze, oprócz tych mumii, które są ewidentnie największą atrakcją tego muzeum, mamy dużą salę, która jest podzielona na takie w sumie powiedzmy dwie części, nie w żaden widoczny sposób podzielona pod względem tego, co prezentuje. Więc co ciekawe, to jest ekspozycja sztuki egipskiej od starożytności po prawie że współczesność, po tam koniec XIX wieku, bym powiedziała, na końcu, tak mniej więcej, przełom XIX-XX wieku. Więc tu próbowano przedstawić wspaniałą i niezwykle starą cywilizację Egiptu, właśnie nie skupiając się jedynie na starożytności, czyli na tym, co jest najsłynniejsze tak z punktu widzenia historii światowej, ale pokazać tę ciągłość od czasów jak najbardziej starożytnych poprzez grecko-rzymskie, ptolemejskie i tak dalej, po czasy muzułmańskie, więc tam jest całkiem sporo sztuki islamu tak zwanej, aż po prawie że współczesność. Co ciekawe,
nie, no, nie prawie, że no, po prostu współczesność. Co ciekawe, tam też takie no, potencjalnie, no teraz to już bardzo kontrowersyjne tematy, czyli na przykład dziedzictwo żydowskie w Egipcie, więc jest też sztuka żydowska. No, to żadna tajemnica, że Żydzi mieszkali w Egipcie od, no, od bardzo, bardzo dawna i tak naprawdę te wszystkie kontrowersje współczesne, no to mówimy o historii XX wieku, czyli tak naprawdę z punktu widzenia historii Egiptu są czasy najnowsze. Jakkolwiek w muzeach arabskich no, kolekcje czy zbiory żydowskie są reprezentowane bardzo rzadko, no, ze względu na konotacje, tak naprawdę zupełnie niesłuszne konotacje polityczne w polityki współczesnej. Więc to odbiło się dosyć głośnym echem, to, że tam jest właśnie taka cała gablota poświęcona sztuce żydowskiej. Dobrze, no to jeszcze proszę Państwa jedno muzeum. Jedno muzeum, które jest i go nie ma zarazem, po prostu jak kot Schrödingera, Wielkie Muzeum Egipskie w Gizie. I tu daty otwarcia nie ma, bo ono nie jest otwarte. Wielkie Muzeum Egipskie w Gizie, tak zwany GEM, czy GEM, Great Egyptian Museum, to jest ogromny projekt, który się no, toczy już od wielu, wielu lat. Historia o tym, że ono już za chwilę będzie otwarte, to jest coś, co ja słyszę chyba, nie wiem, od jakichś 5 lat. No dobrze, ale zacznijmy od początku. To jest muzeum, które będzie, no niby już tam są te zbiory, no ale będzie prezentować zbiory, które dotychczas były prezentowane na tym muzeum, o którym wspominałam, przy Tahrirze, Muzeum Egipskim. Tam były właśnie i mumie, i maska Tutenchamona i tak dalej, no te najsłynniejsze egipskie zbiory. To było to muzeum, do którego no, jak się było turystą w Egipcie, to trzeba było pojechać. I to muzeum, które było, no, no nie spełniało jakby współczesnych wymagań muzeum, ponieważ te zbiory były i pod względem ekspozycyjnym, ale także pod względem konserwatorskim, w bardzo złych warunkach prezentowane. Chodziło o to, jeszcze w takim dosyć trudnym miejscu, jak się okazało, ponieważ to jest muzeum przy Placu Tahrir, który był areną rewolucji w 2011 roku. To właśnie w czasie tej rewolucji były też ataki na to muzeum. Tam je atakowano, znaczy, żeby ukraść te rzeczy i tak dalej, więc tam różne straszliwe rzeczy się działy. Więc to był bardzo niedobre miejsce tak naprawdę, jak się okazało. Jako, że to też jest centrum Kairu, wożenie turystów do centrum Kairu ze względu na korki i tak dalej, no, było od dłuższego czasu jakby problematyczne. Więc i ze względu na dostępność, i ze względu na, no, na warunki przechowywania, z tych zbiorów jakby zrobiono kilka muzeów, to znaczy powstało już to egipskie, znaczy to cywilizacji, gdzie właśnie między innymi część, na przykład te mumie są przeniesione, a duża część ma znajdować się w Wielkim Muzeum Egipskim w Gizie. To jest dobre miejsce pod względem jakby takiej logistyki turystycznej, ponieważ jak na zdjęciu widać, tuż obok są piramidy. Co oznacza, że jak już się wiezie turystę do piramid, a wiadomo, że jak jest turysta w Egipcie, no to piramidy to jest to, co koniecznie musi obejrzeć, no to jednocześnie będzie się go wozić do tego muzeum, które jest tuż obok, a nie w centrum Kairu, bardzo daleko od Gizy i jeszcze długo się tam będzie jechać, bo są korki. I jeszcze może być niebezpiecznie, bo wokół są, no teraz już oczywiście nie, ale no to było miejsce takie no niebezpieczne ze względu na różne zamieszki, które tam się działy, ze względów no, polityczno-rewolucyjnych. Bym to powiedziała. No dobrze, więc Wielkie Muzeum Egipskie w Gizie, które
jest no, takim wielkim projektem tutaj. Bardzo jakoś szukamy jakichś takich informacji, ile tam jest metrów kwadratowych i tak dalej. Muszę powiedzieć, że one są jakoś bardzo niespójne i tam co każdym razem ta liczba się zmienia. No ale tak czy tak bardzo duże. No, ma być bardzo duże, wspaniałe zbiory, no, bardzo podkreśla się właśnie ten skarb Tutenchamona, no, jako coś, co ewidentnie tych wszystkich turystów będzie przyciągać. No tylko jest ten jeden podstawowy problem, że to jest cały czas nieotwarte. I oczywiście no tutaj okres niesprzyjający, bo i pandemia była i tak dalej, no ale mimo wszystko już pandemia za nami, a muzeum dalej zamknięte. Dosłownie w lutym tego roku, czyli 2 miesiące temu, premier Mustafa Madbouly odwiedzał i tak i nadzorował, że tak powiem, już to muzeum. Ono jest otwarte w bardzo takim specyficzny sposób, ponieważ tam można wejść, jak się tam kupi oczywiście jakieś tam bilety i tak dalej, i się zapisze i nie wiem co jeszcze, ale do holu, gdzie znajdują się schody, wokół których są już ustawione posągi, no, między innymi ten posąg, który tutaj widzimy, taki wielki posąg Ramzesa II, ile mi pamięć nie myli. To jest właśnie Mustafa Madbouly tutaj w centrum, który tutaj gospodarskim okiem dogląda. No i wszędzie było napisane, że tu już, że on już tylko miał tutaj na ostatnie detale doglądnąć i zaraz będzie otwarcie. No dużo, wiele razy już to słyszeliśmy, że zaraz będzie to otwarcie, więc ja bym się tutaj aż tak bardzo nie przywiązywała do tego. Zaciekawiło mnie jakkolwiek to zdjęcie po prawej ze sklepikiem, bo sklepik już wygląda na gotowy, bym powiedziała, więc no jak już sklepik gotowy, to może rzeczywiście już bliżej niż dalej. No więc to muzeum jest jak na razie zamknięte. Tam są jeszcze, znalazłam takie informacje o takich wystawach, jak to się teraz mądrze mówi, multimedialnych czy imersyjnych. No to kontrowersyjny temat dla muzealników, czy to jest właśnie wystawa, czy to jest sztuka, no ale takie wyświetlanie no, zabytków, więc coś takiego też tam można było obejrzeć. No dobrze, proszę Państwa, czas mój dobiega końca. Więc ta nasza wycieczka krótka po wybranych muzeach Afryki Północnej dobiega końca. No, bardzo zachęcam do wizyt w muzeach nie tylko Afryki Północnej, chociaż oczywiście w Afryce Północnej jak najbardziej. No jednocześnie zwracając uwagę, no właśnie, bo tak naprawdę ja dzisiaj to najmniej ze wszystkiego to mówiłam o sztuce, mówiłam o tych zabytkach, które są tam prezentowane, bardziej o tym wszystkim, co dzieje się wokół, ponieważ no właśnie, muzea są interesujące ze względu na konteksty, nie tylko ze względu na zabytki, na wspaniałe zbiory, które oczywiście trzeba podziwiać, ale też są związane z sytuacją polityczną, z sytuacją, no, z różnymi kontekstami, które się toczą wokół. Tak więc proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję. I chętnie odpowiem na wszelkie pytania, jeśli będę w stanie. Bardzo dziękujemy. No i w takim razie zachęcam Państwa do zadawania pytań. Kto z Państwa chciałby, proszę podnosić rękę wirtualnie lub ewentualnie pisać na czacie. Pan Adam Ostolski pierwszy podniósł rękę, więc proszę bardzo. O, dziękuję. Nie zamierzałem być pierwszy, no, ale tak się nacisnęło. Ja chciałbym zapytać, czy, bo mnie interesują muzea, ale bardziej muzea historyczne z narracją historyczną niż takie muzea sztuki i rola tych muzeów w tworzeniu polityki historycznej i tożsamości narodowej. I przyznam, że nie znam dobrze Północnej Afryki, ale są takie dwa muzea w Maroku, które mnie zainteresowały i uważam, że mają bardzo, to są bardzo kameralne muzea, ale mają bardzo
dużo treści, które można by właśnie analizować z punktu widzenia tego, jak ta tożsamość narodowa jest konstruowana. Mam na myśli Muzeum Żydowskie w Kasablance, które się reklamuje jako jedyne, pierwsze i jedyne muzeum żydowskie w świecie arabskim i Muzeum Kultury Berberyjskiej w Marrakeszu, które oba jakby próbują takie opowieści o mniejszościach kulturowych czy etnicznych, to nie wiem, pani pewnie lepiej wie, jak to opisać, włączyć w taką opowieść o narodzie i państwie marokańskim. Oczywiście Muhammad VI jest tam w obu obecny jako takie uprawomocnienie tego na przykład, że Żydzi są bardzo ważni dla historii i tożsamości Maroka, ale jednocześnie mam wrażenie, że oba te muzea próbują to robić w taki sposób, żeby wszystkie drażliwe tematy, trudne, takie, które by trochę wystawały, zaburzały tę wizję wielokulturowości marokańskiej, no one są jakoś albo przemilczane, albo bardzo wyraźnie odsuwane na bok. I mam takie pytanie, czy pani, czy w innych krajach Afryki Północnej, które pani odwiedzała, są też takie muzea, które można by porównać z tymi marokańskimi, o których mówię, czy to jednak jest Maroko pod tym względem wyjątkowe? Po pierwsze, nie mogę powiedzieć, że znam wszystkie muzea w Afryce Północnej, więc oczywiście to będzie bardzo taka wybiórcza odpowiedź. Ja no, Egipt tutaj chyba znam najlepiej z tych krajów. No i Tunezję może. I szczerze mówiąc, tego typu muzeów właśnie żydowskich nie kojarzę. Jakkolwiek, no to o czym wspomniałam przy okazji Muzeum Cywilizacji Egipskiej, to, że właśnie tam była wspomniana ta właśnie żydowska historia Egiptu poprzez oczywiście dzieła sztuki żydowskiej, to już był duży krok, bym powiedziała, i to się odbiło, znaczy dosyć dużym echem, ponieważ no, ze względów politycznych, teraz to już w ogóle inna, jeszcze jakby gorsza i bardziej skomplikowana jest ta sytuacja, no ale wszystko, co jest związane z historią żydowską, jest no, chcąc nie chcąc związane niestety z historią współczesnej polityki Izraela i tak dalej. Więc w Egipcie to kojarzy jedynie jakby te takie poszczególne elementy. No tutaj wydaje mi się, że Maroko jest dosyć specyficzne, ponieważ Maroko, które znormalizowało swoje stosunki z Izraelem niedawno, jeszcze za Trumpa. Maroko, które no z jednej strony oczywiście tę historię żydowską ma, ten pierwiastek jakby żydowski w historii, kultury i społeczeństwa marokańskiego, on jest bardzo wyraźny. No, a jednocześnie jest trochę bardziej na uboczu, jeżeli chodzi o te współczesne, ze względu takich czysto także geograficznych, ze względu na uboczu, jeżeli chodzi o ten współczesny konflikt toczący się w Palestynie i Izraelu, no to ma trochę łatwiej, bym powiedziała. Ja sobie nie wyobrażam w tym momencie powstania Muzeum Sztuki Żydowskiej w Egipcie, w Jordanii, czy w... No nie wiem, gdzieś tutaj w centralnych najczęściej świata arabskiego. Jeżeli chodzi o Muhammada VI też, on gdy doszedł do władzy w 1999 roku, on w odróżnieniu od swojego ojca Hasana II, on bardziej podkreślał te właśnie kwestie mniejszości i tak dalej. To był ten nowy, oświecony, że tak powiem, król. Więc to, że język tamazich, jeden z najważniejszych język no, grupy Amazich, czy w sumie Berberów, tak się to w sumie już nie powinno mówić, no ale dla uproszczenia to użyję tego słowa, zostało językiem oficjalnym Maroka i tak dalej, więc to była część pewnego procesu. Jednocześnie wydaje mi się, że jednak te muzea to są jednak muzea takie dosyć niszowe, które... No znowu, tak, no bo to jest bardzo bo jakaś osobista opinia i też być może trochę za mało siedziałam w tych muzeach marokańskich, żeby
jakoś mieć, żeby ta opinia była bardziej jakby uzasadniona. No wydaje mi się, że to jest jednak, jednak mały element pewnego, no, pewnej areny, bym powiedziała, muzealnictwa arabskiego. No jak mówię, nie wyobrażam sobie, znaczy nie kojarzę, może tak, nie kojarzę innych takich poważnych przykładów tego typu muzeów właśnie żydowskich w świecie arabskim, oprócz jakichś takich elementów w narracji szerszej, no bo pan powiedział o muzeach nie sztuki, tylko historycznych. No, w sumie każdy z tych muzeów, które tutaj pokazywałam, no może nie każde, no bo to sztuki współczesnej to trochę inna historia, ale to muzeum na przykład cywilizacji to jest bardzo ciekawy obiekt do badań właśnie takiego muzeum historycznego, no bo co się składa na tą cywilizację egipską? No właśnie to, że się składa między innymi ta sztuka żydowska, to jest dosyć istotne i taka opowieść właśnie stworzenie muzeum, które opowie historię kraju, no to jest coś, co no nawet daleko by tutaj nie trzeba szukać, będąc w Warszawie, no budzi kontrowersje i budzi emocje, no w sumie we wszystkich krajach świata, no więc dobrze, znowu tutaj mogłabym dużo na ten temat mówić. W dużym skrócie nie kojarzę innych takich muzeów. A jeśli jeszcze można dopytać o Berberów, no, użyję tego słowa, bo jeszcze nie znam tego drugiego. W Tunezji, czy jakoś elementy tej kultury, dziedzictwo tej kultury jest reprezentowane w muzeach, czy nie spotkała się po prostu pani z czymś takim? Tak bardziej w takich muzeach, znaczy tak, zależy w jakich muzeach, ponieważ no, ostatnio będąc w Tunezji, to odwiedzałam takie muzea, bym powiedziała, no, bardziej klasyczne, ale są też muzea, znaczy klasyczne, może złe słowo, no, sztuki starej, jeszcze gorsze w sumie słowo, ale mamy, jeżeli chodzi o muzea etnograficzne, no to tutaj taka sztuka berberska, to jak najbardziej, właśnie stroje i tak dalej, takie bardziej w tę stronę, to jak najbardziej oczywiście, ale jeżeli chodzi o taką sztukę klasyczną, no to w Bardo nie pamiętam nic takiego, w SUS, w muzeum, no właśnie były jakieś stroje, no to na tego typu elementy, więc tak, jako część, no ale bardziej o charakterze takim etnograficznym to jak najbardziej. I biżuteria piękna. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Profesor Kamil Kojaszkiewicz chciał zadać kolejne pytanie, także oddaję głos. Dziękuję. Właściwie to tak, no pytanie też, ale i refleksja, bo bardzo mi się spodobała opowieść o Nemeku. To jest świetne muzeum, ja je bardzo lubię. Ale to też w nawiązaniu do tego, o co pan pytał, bo Nemek buduje narrację. I to buduje narrację bardzo głęboko przemyślaną. Narrację na temat, wszyscy jesteśmy Egipcjanami, bo tam jest nie tylko sztuka żydowska, ale i koptyjska. Tak, chrześcijańska. Wszyscy jesteśmy jednością i wszyscy pochodzimy od faraonów. To muzeum jest fantastycznie zaprojektowane. Począwszy od tej sali z mumiami, która jest w podziemiu, więc w niej to wszystko, co jest wyżej, wychodzi. A w dodatku, co przypuszczam, że może ludziom normalniejszym niż ja umykać, ale cały ten zespół pomieszczeń, w których są umieszczone mumie królewskie, jest zaprojektowany tak, że przechodzi się przez całą historię egipskiej królewskiej architektury grobowej. Od piramidy po grobowce nowego państwa. Więc to jest niesamowite, jak to muzeum jest zaprojektowane tak, żeby oddziaływać na człowieka i żeby nieść bardzo konkretny przekaz. I to jest właśnie przekaz historyczny. I no, to, że Sisi witał faraonów, to jest też nieprzypadkowe. I to, co jest świetne w tym przypadku, nie wiem jak do jakiego stopnia to jest obecne też w Maroku na przykład.
ale takie podpięcie się pod tą wspaniałą przeszłość i pokazanie, że ta przeszłość nadal trwa i że wszyscy z tego wyrastamy, znaczy my, Egipcjanie, wszyscy z tego wyrastamy i to, co jest dzisiaj, jest właściwie tylko kontynuacją tego, co było. Czy gdzieś jeszcze daje się coś takiego zaobserwować? Znaczy, fakt, że Egipt ma wyjątkowo wdzięczny materiał do budowania takiej narracji, ale... To znaczy tak, ja sobie myślę, no tylko znowu to trochę poza, wychodzimy poza Afrykę, myślę o tych muzeach w Zatoce, no, o których jednak wspomnę, bo to jest dobry przykład tego, jest muzeum, bo matko, w zeszłym roku czy dwa lata temu, przepraszam, czy czasoprzestrzeń jakoś zakrzywia, no niedawno zostało otwarte Muzeum Narodowe Kataru. Kraju, który ma no, 50 parę lat jakby jako kraj. Nie jako historia oczywiście, ale jako niepodległy kraj, to powstał w latach 70. Więc tworzenie na przykład historii Kataru, która no, w odróżnieniu od Egiptu, gdzie tych zabytków wspaniałych no, mamy mnóstwo i sięgają one no, tysięcy lat w przeszłość, no to ten Katar jest troszkę bardziej jakby skomplikowany pod względem stworzenia takiej narracji historycznej. Więc to właśnie w jaki sposób prezentowana jest historia kraju z... Znowu, to nie, ja tego nie mówię w żaden sposób wartościujący, no, tylko po prostu no, porównuję no, z krótszą znacznie historią niż Egipt. To jakie no, zabytki tam są prezentowane, właśnie ta historia Kataru nie jako państwa, no bo to najwcześniejsze zabytki byłyby z lat 70., no ale też te wcześniejsze właśnie te nawiązanie do tradycyjnych. Tam jest dużo takiej, coś co, no powiedzmy, to nie jest dobre słowo, no takiej etnografii właśnie, takie opowieści, jak tam ludzie połowiali perły i ryby i tak dalej, i tak dalej. No to jest interesujące. Jednocześnie na przykład jednym z największych atrakcji takich zabytkowych, jeżeli chodzi o to muzeum, jest dywan, który jest dywanem no de facto indyjskim, jakiegoś tam maharadży, już nie pomnę jak się nazywa, który jest dekorowany perłami. Tam jest chyba 1,5 miliona pereł na tym dywanie. No i być może te perły, no tego chyba się nie da jednoznacznie stwierdzić, pochodzą z Zatoki, co by jakoś tam łączyło ten dywan z tym Katarem. Ale no, sam fakt, że oczywiście to musiało kosztować bardzo, bardzo wiele Katarczyków, zakup tego typu obiektu, tego kobierca z tymi perłami. No jednak jakoś moim zdaniem to daje do myślenia, że no, jednym z najważniejszych zabytków w Muzeum Narodowym jest dywan, który jest zupełnie w sumie innego kraju. No bo z Indii. Więc te muzea narodowe, moim zdaniem, to jest taki pole do rozmyśleń na temat tworzenia, czy odtwarzania, czy rekonstrukcji historii danych krajów. Przy czym właśnie to, co mnie trochę zdziwiło, że tych muzeów takich narodowych jako takich, w Afryce Północnej jest w sumie niewiele. Wspominałam, no właśnie, no to muzeum cywilizacji, które jest, no powiedzmy, że narodowe, tam no inne słowo jest trochę użyte w tej nazwie. No Bardo, no to jest trochę inna historia w Egipcie. No w Maroku nie znalazłam żadnego muzeum, które ma w nazwie narodowe, więc tam tego nie ma, ale no poza Afryką Północną no to... To jak bardziej, no jak najbardziej. Więc to tworzenie narracji na temat historii własnego kraju, to polecam muzea narodowe. No to Egipt nadrabia za całą arabską Afrykę. Wiadomo. I nadrabia, tak. Ale przecież Sisi nawet bywa porównywany do faraona czasami.
no chyba dosyć często, albo Sisi, albo Mohamed Salah są porównywanie, a to jest piłkarz, jeżeli ktoś się nie interesuje piłką nożną, to jest... Tak, byłem nieco zaskoczony. To jest druga osoba. To, tak to jest też ciekawe, bo ja pamiętam, że w pewnym momencie Mubaraka też porównywano do faraona, tak, to ale to nie było... To no było właśnie, bardzo negatywne. To nie było pozytywne. Mhm. Chociaż o ile dobrze pamiętam, to właśnie Mubarak, za Mubaraka został powzięty pomysł budowania dżemu. Tak, no ten pomysł, żeby rozluźnić, bym powiedziała, i przenieść to muzeum egipskie, no to tak naprawdę już od bardzo wielu lat chyba, no trudno tu będzie znaleźć jakoś konkretny moment, kiedy ten pomysł powstał, no bo każdy, kto był w tym muzeum, no to chyba dochodził do tego samego wniosku, że no to jest... To było ale to jest jeszcze jedna rzecz w tym nurcie. Znaczy nie wiem, na ile ona jeszcze funkcjonuje, ale nie wiem, czy byłaś i widziałaś Muzeum dla Dzieci, ufundowane przez Suzan Mubarak. Tak. Ja go nie widziałam, ja o nim tylko czytałam i o nim słyszałam, tak, Ja w nim byłem i to jest też fantastyczne, bo to jest takie w duchu Kopernika, znaczy Centrum Nauki Kopernik, czyli dzieciaki tam się rozmaitymi aktywnościami mogą zajmować, ale co istotne, to tam jest też historia Egiptu i to taka poprowadzona właśnie od starożytności, a wchodzi się w ogóle przez ogród, w którym jest... makieta Egiptu w pewnym sensie, z kanałem, który udaje Nil, znaczy ten kanał już jest dawno wyschnięty, ale to detal. Ale cała historia Egiptu jest tam reprezentowana. Czyli ten nurt już był zapoczątkowany za Mubaraka, chociaż jakoś tak bardziej nieśmiało i subtelnie. Mhm. Zachęciłeś mnie, na pewno nie, pójdę. Tak, chociaż obawiam się, że to centrum podlega postępującej degeneracji. No to mam nadzieję. Lepiej iść, póki jeszcze coś tam jest. Ale nie pamiętam, czy cokolwiek podobnego, czy podobne ruchy na przykład Sadat wykonywał. Z muzeum? Z nawiązywaniem do przeszłości, tej dawnej. No trochę by się znalazło, sądzę, w kontekście też walk i tak dalej. Sądzę, że tak. Tylko nie chcę wchodzić, bo to jest zupełnie inny temat, ale to chętnie z tobą porozmawiam na ten temat kiedy indziej, bo widzę, że tu jeszcze pytania. Nie, ale no w każdym razie to, co robi teraz Sisi, jest kapitalne i w jakimś sensie podobne do tego, co się dzieje u was w Etiopii, jak mogę zrozumieć, bo z rozmów na przykład z panią doktor Augustyniak wnioskuję, że no, panowie idą właściwie ręka w rękę. Znaczy może odrobinę innymi metodami, ale zmierzają ku temu samemu i podobnymi środkami. Ale to jest też chyba historia, przepraszam, że się tak wtrącę, ale czuję się trochę wywołana do odpowiedzi. To jest też wywoływałem panią doktor Augustyniak, ale... Historia stara jak świat, że no w ogóle spojrzenie na historię ma znaczenie polityczne ogromne i wykorzystywanie, więc tutaj jakby no nie jest to nic zaskakującego, tylko fascynujące są sposoby, jakimi się to dokonuje. Dobrze, to ja teraz dla odmiany włączę, chociaż wiem, że pani Joanna Wasilewska cierpliwie czeka, więc ja tylko zrobię wrzutkę, taką, bo no właśnie jak mówiliście tutaj, Kamil i Magda, mówiliście o tych zapędach w kierunku i kolejni prezydenci, którzy chcieli albo nie chcieli być faraonami, to ja nie wiem, Haniu, kiedy ty ostatnio byłaś w Muzeum Narodowym w Etiopii i czy nasz przyszły, najbliższy Negus obecnie panujący, czy on tam też coś, czy wprowadził tam, czy zrobił tam remanent w tym muzeum, tak właśnie pod siebie? To tu znowu wkraczamy w ocean nowych tematów, bo to robił jego poprzednik, Meles Zenawi, a z tego co wiem, Abiy Ahmed kontynuuje i rzeczywiście chyba tutaj można by było kolejne seminary w liczbie mnogiej, prawda, bo to rzeczywiście to są fascynujące tematy. Tak, no w Etiopii to jest ta
Lucy, prawda? Ten pierwszy, wcale nie pierwszy, wcale nie najstarszy hominid, ale taki no, najlepiej znany. No i tak jak w Egipcie są te mumie, tak w Etiopii właśnie wybudowano wspaniałą salę, gdzie są właśnie te szczątki tych hominidów, no i ta Lucy jest tam odpowiednio eksponowana no, ze wszelkimi koleżankami i kolegami, z których tam się zachowało, nie wiem, kawałek czaszki, pół ramienia czy coś tam, prawda? Także no to tak. To jest bardzo ciekawy temat. Dobrze, to rozumiem, przepraszam, że tutaj udzielam już głosu pani Anny Wasilewskiej. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, bo ja w ogóle kompletnie nie znam tych krajów i nasunęło mi się takie pytanie w związku z Egiptem, z tym Muzeum Narodowym, jest prezentującym tę ciągłość faraonów. Jak oni sobie tam radzą i czy w ogóle sobie radzą z okresami zależności Egiptu, kiedy to bynajmniej nie był okres, znaczy, no oczywiście cywilizacyjnie i tak dalej, ale długotrwałą zależności od Imperium Osmańskiego, potem z protektoratem brytyjskim i tymi takimi parakolonialnymi penetracjami przez mocarstwa europejskie, z tym kosmopolitycznym, takim bardzo powierzchownym też, powiedzmy tym takim Egiptem właśnie parakolonialną Aleksandrią i tak dalej. Czy w ogóle to jest narracja włączone, czy to przemilczamy? Tego jest bardzo niewiele. Jeżeli chodzi o osmańską sztukę, to ona jest tam wspomniana, jakkolwiek no to jest jakby taka końcóweczka, bym powiedziała. No bo to jest rzeczywiście od 1517 roku, co z punktu widzenia, no wiem, 1517 to bardzo dawno, ale z punktu widzenia historii Egiptu, to jest przed chwilą. Tak, ale jest całkiem sporo tego zachowane w związku z powyższym. Jest całkiem sporo, ale w tym muzeum bym powiedziała, że ona jest oczywiście wspomniane, ta sztuka osmańska, ale nie ma jej jakoś moim zdaniem specjalnie dużo, więc ona, jeżeli chodzi o czasy kolonialne, tak właśnie wspominam sobie, co tam pamiętam z tego muzeum, tam są na pewno jakieś tam podobizny hedywów i tak dalej, więc bardziej jest, no bo znaczy Egipt był pod władaniem brytyjskim, to jest jakby fakt, no ale tam cały czas były zachowywane jakby takie jakieś pozory władzy egipskiej. Więc protektorat, tak? To niby nie to samo, co kolonia. Tak. Kolonia, tak, no ale no, jak zwał, tak zwał, można by powiedzieć. Ale no, epoka kolonialna, tak? Jakby nie patrzył. Tak, no te wpływy kolonialne. Nie chodzi mi w ogóle nawet o to pytanie, jest dużo tego materialnie, eksponatów, tylko właśnie no w ogóle jak to jest pokazywane w skali tej ogólnej opowieści. Tam jest moim zdaniem pokazywane właśnie, nie są podkreślani Brytyjczycy, tylko są podkreślani na przykład hedywowie i tak dalej, czyli władze egipska, się zastanawiam nad słowem egipska, ponieważ no to była dynastia Muhammada Alego, który Egipcjaninem bynajmniej nie był, jednocześnie jego dynastia rządziła od początku XIX wieku, no mniej więcej do rewolucji, to jest 1952, więc to taka no dynastia powiedzmy raczej bardziej turecka niż taka ściśle egipska, więc z tego, co pamiętam, no znowu tak trochę z pamięci, że tak powiem, odpowiadam, to tam są wspomniane właśnie te postaci, które władały Egiptem, mimo że wiemy, że władza de facto była sprawowana zupełnie gdzie indziej, a mianowicie z Londynu. Więc to jest wspomniane tam, właśnie nie pamiętam, jak mówię, no to jest, tam jest bardzo dużo tych zabytków, nie pamiętam jakichś takich ściśle antykolonialnych historii, właśnie. Bo no to już jest taka prawie, że współczesność w kontekście tego muzeum, więc ona jest, tak bym powiedziała, delikatnie zarysowana. No tam jednak mimo wszystko no, główny nacisk to jest oczywiście te mumie na poziomie -1 i później sztuka starożytna, ta średniowieczna arabska, tam właśnie przeważnie Fatymidzi, jacyś tam Mamelucy i tak dalej, no i to są te highlighty. Te późniejsze rzeczy to troszeczkę bym powiedziała, to jest mało spójne, ja bym tak to określiła. Bo przecież to jest no właśnie 500 lat twardego dziedzictwa, pokolenia, które na to pracowały.
To jest w ogóle ciekawy, duży bym powiedziała temat właśnie, to podejście do tych czasów osmańskich, czy tureckich później. No bo to podejście jest dosyć specyficzne. Z jednej strony część takiej arystokracji egipskiej, która jakby istnieje mimo oczywiście rewolucji, i mówię tej pierwszej rewolucji w 52, która ma pochodzenie de facto tureckie bardzo często i w architekturze też tej osmańsko-tureckiej mamy bardzo dużo tego w Egipcie. Jednocześnie to nie jest coś zbytnio podkreślanego. To są z punktu widzenia historii nawet nie tylko egipskiej, ale bym powiedziała nawet szerzej arabskiej, to często ten okres to są takie trochę wieki ciemne. Że tak się tak naprawdę do 1517, mówiąc o Egipcie, to jest ten wspaniały okres w architekturze, sztuce, ale jakby wszystkim. No i potem od 1517 mamy, to ja nie uważam, że to jest prawda, ale taka jest moje zdanie. O narrację pytam, ale nie o prawdę, tak. Tak, i to też z wielu przyczyn wynika. Wynika także moim zdaniem z takich przyczyn bardzo przyziemnych, z kwestii źródeł, ponieważ te źródła osmańskie, to jest ten paradoksalna sytuacja w Turcji, gdzie Turcy w sumie, przeciętni Turcy nie są w stanie czytać tekstów sprzed 100 lat, bo one są w alfabecie tak zwanym arabskim, to jest po prostu, i mówimy sprzed 100 lat, to tak jakbyśmy nie byli w stanie z lat 20. książki przeczytać po polsku. Więc dostęp do źródeł i też umiejętność czytania tych źródeł osmańskich, to także dotyczy świata arabskiego, który prawie cały był pod władaniem osmańskim. Mówię prawie, na przykład Maroko nie było. Więc tutaj ten okres osmański to jest troszeczkę nieodkryte, bym powiedziała. To też widać w tym muzeum, w kwestiach muzealnictwa, bo jako, że nikt się na tym dobrze nie zna, oczywiście przesadzam w tym momencie i generalizuję, ale to nie jest taka historia, która jest przebadana świetnie, którą się też da sprzedać turystom. Więc tak od 1517, ten XIX wiek, to jest Nahda, odrodzenie, właśnie szukanie źródeł, odkrycie w cudzysłowie oczywiście starożytnego Egiptu, też powrót do tych tradycji arabskich najwspanialszych, co mówiłam a propos architektury jednego z muzeum, właśnie tego nawiązania na przykład do mameluckiej sztuki, architektury i tak dalej. Więc ten XIX wiek to zmienia sytuację, ale tak pomiędzy to nie bardzo. A to jeszcze jedno w takim razie, a czy są jakieś wycieczki w kierunku archeologów europejskich, co wywozili wykopaliska? W tym muzeum nie kojarzę, ale ogólnie to są niewystające. W muzeach, nie w jakiejś publicystyce, nie? W muzeach się zastanawiam, czy... W muzeach chyba nie kojarzę jakich, w publicystyce nieustająco. O, tu właśnie profesor Kuraszkiewicz. Tak. Ale ja nie byłam w Atenach, ale to nowe Muzeum Akropolu między innymi po to właśnie jest, żeby pokazać te puste miejsca. Oni teraz tam gipsy wstawili, co już gorzej wygląda. Tak, żeby właśnie tym bardziej to tak podkreślić. Te puste były bardziej moim zdaniem jakieś takie poruszające. Ale takiej ewidentnej, takiej presji w tych muzeach. Kojarzę tylko, tu właśnie proszę, pan profesor może mnie poprawi, Kamil w sensie, bo tam jest kopia kamienia z Rosetty, to kojarzę. Tak, jest kopia, ale ona nie jest w żaden sposób opisana tak, żeby to podkreślało to, gdzie jest, a gdzie powinna być. Ja myślę, że cała ta kampania odzyskiwania odbywa się poza muzeami. Rozumiem. Zresztą jest takie nieduże, ale świetne też muzeum w Sakkarze, to się nazywa Muzeum Imhotepa, chociaż było budowane jako Muzeum Loera od archeologa, który właściwie cały...
architekta i archeologa, który całe swoje życie poświęcił badaniom właśnie tam. I ekspozycja w tym muzeum obejmuje też na przykład pracownię Loera, który mieszkał w Sakkarze, i całą listę europejskich i egipskich egiptologów, którzy badania tam prowadzili, tak wypisanych w jednym szeregu. Więc to jest raczej w duchu wszyscy jesteśmy braćmi w nauce, niż to, co się mówi przed kamerami, czy gdzieś pokątnie. Jasne. Dzięki. To dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze widzę, że nie ma tu więcej pytań, ale ja jeszcze sobie pozwolę na jedno, bo bardzo mnie to interesuje. Mianowicie, jakie było założenie? Czy jest w ogóle jakieś klarowne założenie? Czym mają się różnić te trzy kairskie muzea? To znaczy to stare muzeum Egiptu przy Tahrirze, to muzeum cywilizacji i to muzeum w Gizie. Czy jakoś to tak wymyślono? Dlaczego trzy? To znaczy tak, wydaje mi się, że twierdzić szczególnie, że jedno z nich jest nieotwarte, więc trochę nie wiemy, co tam będzie, jaka będzie dokładnie narracja, bo zamknięte to nie wiemy. Podział wydaje mi się przede wszystkim według zbiorami, jakby każdy z nich, każdy z tych muzeów ma przyciągać jakimiś takimi szedewrami, te mumie w przypadku Muzeum Cywilizacji, to jest to, co ma przyciągać. W przypadku egipskiego Gemu, tego w Gizie, to jest tu ten Hamon oczywiście, co wiadomo, jakby pobudza wyobraźnię każdego turysty i nieturysty pewnie też. No tak się zastanawiam, co tam, trochę nie wiemy, co się zastanawiam nad tym Tahrirem, bo tam te fajumskie portrety, ale właśnie nie wiem, czy tam jest coś takiego jednego konkretnego, co ma przyciągać. Nie wiem, więc wydaje mi się, że tu będą jakieś teorie stworzone, ale trochę post factum i trochę zobaczymy, co będzie w tym, jak będzie ten gem wyglądał. No bo pracownicy tego starego muzeum twierdzą, że więcej już nam nie zabiorą i my zostajemy z tym, co mamy, także... No to i tak mają bardzo dużo. No więc... Tak, i że my tak mamy najwięcej i że i tak będziemy najważniejsi, więc... To też zobaczymy, co oni będą, jakby za przeproszeniem, podkreślać, co będą przede wszystkim sprzedawać dla turystów. No sądzę, że jedno, mimo wszystko, główny nacisk turystyczny to będzie na tym w Gizie oczywiście, no bo to też taki był pomysł, żeby właśnie tych wszystkich turystów tam nie trzeba było wwozić po całym mieście ogromnym, tylko żeby oni tam sobie w jednym miejscu bezpiecznie sobie wydawali pieniądze. Jeżeli chodzi o cywilizację, no to już wiemy, jak to wygląda, już wiemy, co tam jest, już wiemy, że te mumie to jest to, co ma przyciągać przede wszystkim. No ten Tahrir, trochę mam wrażenie, że on będzie teraz rebranding, jak to się mówi bardzo po polsku, że będzie jakby na nowo jakby tworzona trochę idea tego muzeum, no ale w kontekście już tych dwóch pozostałych także, więc sądzę, że to jest coś, co tu będziemy z ciekawością obserwować. Ten w Gizie jeszcze ma być multimedialny, prawda? Że tam ma być więcej pokazywane na ścianie, tak, już wyświetlany teraz, niż pokazywane. To, co wspominałam, to właśnie to taki trudny temat dla muzealnictwa, właśnie te muzea multimedialne, czy to są muzea. Tak, że tam ma być multimedialny, no to jakby z doświadczenia swojego muzealniczego powiem, no to powodzenia, bo jak się coś ma zepsuć, to się zawsze zepsuje i to zawsze jest to wszystko, co jest techniczne, więc to kwestia czasu. No ale oprócz tego mają też przyciągać te takie prawdziwe zabytki, których nie trzeba jakby wyświetlać. Profesor Kłeszkiewicz. Po pierwsze mam taką refleksję, że to, że pracownicy muzeum na Tahrirze uważają, że nic im nie zostanie zabrane, to znaczy tylko tyle, że oni tak uważają. A to się może w każdej chwili zmienić. Ale takie to swoje miejsce w świecie muzealnym.
na Tahrirze zostało sporo rzeczy, które mogą przyciągnąć turystów, no, chociażby skarby Stanis. Chociaż wydaje mi się, że głównym atutem muzeum przy Tahrirze będzie to, że ono leży przy Tahrirze, czyli w samym centrum, gdzie przyjeżdżający do Kairu, a nie na wycieczkę do Kairu, kręcą się właściwie na porządku dziennym i siłą rzeczy będą mieli bliżej do tego muzeum niż do muzeum w Gizie, nawet jeśli ono się kiedykolwiek otworzy. A takie rozstrojenie muzeów też jest, wydaje mi się, że bardzo przemyślanym pomysłem, no bo trzy muzea oznaczają dochody z trzech grup biletów. Mhm. Tym bardziej, że z tego, co gdzieś czytałem, bilety do GEM-u mają być jakieś upiornie drogie. Dla turystów dodajmy, bo dla... Tak, oczywiście, ale to dla... W każdym muzeum są inne ceny egipskie, a inne... No tak, 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 tylko że to nie jest powszechna wiedza, dlatego mówię, że to... Chociaż od jakiegoś jakiś czas temu, stosunkowo niedawno, ktoś się chyba kopnął w kolano niechcący. Dlatego, że w muzeach wprowadzono możliwość zakupu biletów wyłącznie przy płatności kartą. Co dla wielu Egipcjan jest dużym problemem. No ale z drugiej strony to nie jest ten target, który największych zysków dostarczy. Więc można to zrozumieć. Bardzo dziękuję za tą dyskusję. Czy jeszcze ktoś chciałby zadać pytanie? Nie widzę już więcej podniesionych rąk. Także bardzo dziękuję pani doktor Pinker za wprowadzenie nas w ten świat, no, wybranych siłą rzeczy muzeów, bo oczywiście, że temat jest, musi być o wiele, wiele szerszy, ale było to bardzo ciekawe. Natomiast ja państwa zapraszam na kolejne seminarium afrykanistyczne mniej więcej za miesiąc, to znaczy 16 maja. I tym razem to pan Adam Nieuważny będzie mówił na temat egipskiej okupacji Hareru, Harer leży w Etiopii, z lat 1875-1885 w świetle rejestrów sądowych z epoki. Także zapraszam państwa i bardzo państwu dziękuję. Ja też bardzo dziękuję.